Oczywiście będę skracał swoje wystąpienie. Niemniej dziękując za zaproszenie, dziękuję także za propozycję tematu. Maurycy Mochnacki po wysłuchaniu także poprzedniego znakomitego wykładu pani dr Hajdasz wydaje mi się znakomicie dobraną postacią do przypomnienia tutaj. Po pierwsze skojarzenie, no, zmarł na emigracji, na wychodźstwie, więc w tym sensie może być tematem interesującym dla Polonii. Ale co jednak takiego ciekawego, ważnego może mieć nam do powiedzenia ta postać sprzed lat 220, bo właśnie obchodziliśmy we wrześniu 220 rocznicę urodzin Maurycego Mochnackiego. Postać, która tylko przez 31 lat przewinęła się przez ten świat, zmarł w roku 1834 na gruźlicę i o którym w gruncie rzeczy bardzo niewiele na ogół wiemy. To pytanie, na które najkrócej odpowiem od razu na wstępie, gdyby mi zabrakło czasu na uzasadnienie wszystkich tych powodów, dla których warto o Mochnackim powiedzieć. To jest człowiek, który może być bardziej może niż ktokolwiek inny przykładem odwagi cywilnej, tak nam potrzebnej, radykalizmu w myśleniu o niepodległości Polski, wezwania do romantyczności wyobraźni i realizmu w działaniu. Wreszcie człowiek, który może doskonale symbolizować tematykę, o której mówiła pani doktor Hajdasz, manipulacji, dezinformacji. Bowiem jeśli byśmy zapytali dzisiaj, przeprowadzając rzetelny sondaż naszych współobywateli, kim był Maurycy Mochnacki, myślę, że ponad 90% respondentów po prostu by nie udzieliło żadnej odpowiedzi, nie wiedziałoby, kto to był Maurycy Mochnacki. I to jest najskuteczniejsza forma dezinformacji, o której pani doktor Hajdasz jeszcze nie powiedziała. Niewiedza, niepamięć. Jeżeli coś zniknie całkowicie z naszej świadomości, to jest najdoskonalszy, coś ważnego, o czym nie pamiętamy, nie wiemy w ogóle, że było coś takiego, co może było ważnego, ale już zostało to wymazane skutecznie z naszej pamięci, to jest cel dezinformacji najlepiej osiągnięty. Oczywiście w przypadku Jana Pawła II to jest niemożliwe, nie da się powiedzieć, nie było go, pamiętamy go, jeszcze żyjemy, więc stąd potrzebne są te pierwsze etapy, powiedziałbym, przygotowania do zapomnienia o Janie Pawle za lat 20, 30, żeby z takim wstrętem kojarzono to imię, to nazwisko, żeby ktoś pomyślał sobie, większość pomyślała sobie za lat 30, to lepiej go nie wspominajmy. Lepiej zapomnijmy o nim, bo to coś wstydliwa historia, prawda? Mochnacki oczywiście w dużo mniejszej skali jest przykładem podobnego zabiegu. Otóż myślę, że jeśli kojarzy się w takim trochę już bardziej elitarnym gronie intelektualnym postać Mochnackiego, to oczywiście niektórzy skojarzą go z publicystyką okresu przed powstaniem listopadowym, z promowaniem, że tak powiem, romantyczności, romantycznej literatury w naszej publicystyce. Był najważniejszym krytykiem przygotowującym przewrót romantyczny w polskiej kulturze. Ktoś inny będzie pamiętał jego najważniejsze dzieło, czyli Powstanie Narodu Polskiego, jako swego rodzaju historię Powstania Listopadowego i coś znacznie więcej jeszcze. Ale jedno i drugie wspomnienie roli Mochnackiego, także jego roli politycznej w czasie Powstania Listopadowego, o której jeszcze dwa słowa później powiem, jest w tym skojarzeniu takim bardziej elitarnym, gdzie w ogóle ludzie wiedzą, kim był Mochnacki, ze znakiem zapytania. Ale to była jakaś wątpliwa postać, ten Mochnacki. Tu pojawia się skojarzenie z taką wiedzą właśnie lekko opartą na manipulacji, sprytnie opartą na manipulacji, ale on przecież sypał. Był w więzieniu w 1823-4 roku i napisał taki haniebny memoriał, w którym sypał swoich kolegów, w którym de facto doradzał, jak zniszczyć ruch niepodległościowy w Polsce. Słynny memoriał karmelitański, ponieważ więzienie polityczne znajdowało się wtedy w Warszawie, w byłym klasztorze karmelitów.
I to są skojarzenia razem, jakie można mieć na temat taki trochę lepiej wykształcony, czy w każdym razie świadomy użytkownik historii Polski może mieć z Mochnackim. Skąd takie skojarzenie? No tak jak pani doktor Hajdasz mówiła, manipulacja, dezinformacja nie opiera się na całkowitym zaprzeczeniu rzeczywistości, na pełnym kłamstwie w punkcie wyjścia, ale na manipulowaniu pewnymi prawdziwymi informacjami. Wszystko się zgadza. Był Mochnacki w więzieniu, napisał memoriał, jak do tego doszło i jakie ma to miejsce w jego biografii i dlaczego ta sprawa została tak wyolbrzymiona, że przytłoczyła bardzo często, a w każdym razie opatrzyła znakiem zapytania jego znaczenie w naszej kulturze. O tym w ciągu 15 minut postaram się Państwu powiedzieć. Ale zanim to zrobię, dla skrótu będę to robił z głowy już, żeby nie cytować za dużo i nie sięgać do notatek, zacznę tylko od jednego dłuższego cytatu, który wydaje mi się kluczem do zrozumienia, po pierwsze, dlaczego warto wracać do Mochnackiego, warto go czytać, po drugie, do zrozumienia tego, jakie jest jego znaczenie w naszej kulturze, a to jest znaczenie moim zdaniem porównywalne z wcześniejszych pisarzy, tylko z Piotrem Skargą. To znaczy siła tego słowa użytego w sprawie publicznej w kazaniach sejmowych Skargi zostaje odnowiona dopiero w tekstach Mochnackiego, w tekstach pisanych przed powstaniem listopadowym, w jego publicystyce czasu powstania listopadowego, na emigracji, przede wszystkim w Powstaniu Narodu Polskiego, jego najważniejszej książce. Teraz jednakże trzeci i ostatni powód, dla którego ten fragment przytoczę, to jest samo sedno, to czego ten fragment dotyczy. Dotyczy znaczenia pamięci. To jest fragment z dzieła, które ukończył Mochnacki we wrześniu 1830 roku, a więc tuż przed powstaniem listopadowym i wtedy ono się ukazało, oczywiście szybko przytłoczone przez wydarzenia, które przetoczyły się przez Warszawę w następnych miesiącach. O literaturze polskiej w wieku XIX. Posłuchajcie Państwo siły tego słowa, ale sedna opowieści, treści tego, co tutaj jest przekazywane. Zacząć potrzeba od historii. Historia polska nieco innego być może, tylko nauką służącą narodowej pamięci. Pamięć jest niezmiernie ważna władza umysłu ludzkiego. Wyobrazić by ją sobie można jako nić wiążącą nie tylko poszczególne pojęcia, ale całe szeregi rozumowań i wszystkie imaginacji, obrazy. Nić przypomnienia i związku, żarzący się świecznik w głowie naszej. Wiele rzeczy zapominamy w nieprzebranym mnóstwie myśli, w rwistym toku wyobrażeń. Ale skoro owa nić wnętrznego przypomnienia, nić wnętrznego związku rozerwie się na dwoje, także tego, co było, przypomnieć sobie nie możemy. Skoro ów wewnętrzny świecznik rozumu nie ściemnieje, ale całkiem zgaśnie, na ten czas sam rozum doznaje zawrotu i jest na kształt okrętu bez żeglarza wśród burzy. Działanie jego wątleje. Nareszcie niemoc z ochromieniem przywodzą go ku obłąkaniu. Człowiek taki jest jako obłąkany. Mówi od rzeczy. Wszystko bierze i czyni opacznie. Cudzego potrzebuje dozoru, żeby sam na swoją szkodę nie zarabiał. Wszystko na nim wytarguje, kto chce i co chce sprawi, a liczne kłopoty władną jego niestatkiem. Przerwę tylko, żeby krótko skomentować ten fragment i za chwilę go dokończę. To jest opis sytuacji ludzi, którzy ulegają chorobie Alzheimera. Znamy takie przypadki. Ludzie, którzy stają się zagubieni w rzeczywistości, stracili pamięć. Wszystko miesza się w tych biednych głowach. To jest strasznie smutny stan. I o tym stanie mówi właśnie Mochnacki. Ale przenosi ten obraz na obraz wspólnoty narodowej. Co się dzieje, kiedy ta choroba Alzheimera zostaje z zewnątrz zaszczepiona nie pojedynczemu człowiekowi, tylko całej wspólnocie. Kiedy zapominamy o tym, kim jesteśmy, wtedy właśnie
nie wiedząc, jak reagować na to, co niesie dzień teraźniejszy, ponieważ pamięć niczego nam nie podpowiada, w którym miejscu naszego życia jesteśmy, to właśnie wtedy przychodzą ci, którzy nam mówią, co mamy robić, ci, którzy zaczynają nam pomagać, niekoniecznie ku naszemu dobru, ale żeby zrealizować swoje interesy. Wtedy stajemy się taką bezwolną ofiarą własnej niepamięci, ale niepamięci nie wywołanej w sposób naturalny, tylko wywołanej właśnie tym szczytem manipulacji, zabraniem nam pamięci. Dlatego walka o pamięć, przepraszam, że wtrącę to wezwanie, jest najważniejszą walką, jaką prowadzimy w tej chwili. Walka o zachowanie pamięci, którą chcą nam zabrać ci sąsiedzi, którzy chcą nami kontrolować, nas prowadzić za rękę, rzekomo dla naszego dobra, lub ci ich słudzy w naszym kraju, którzy chcą na tej funkcji zarabiać dla siebie. Wracam do dokończenia tego cytatu. Tak bywa i z narodem. W umyśle jego jest także pamięć, którą stracić może. Może zgubić nikt przypomnienia i przyjść ku obłąkaniu. W umyśle narodu może także ściemnieć i zgasnąć wewnętrzny świecznik. Cóż się wówczas dzieje? Oto cienie przeszłości tułają się bez czci i pożałowania. Nikt nawet nie wie, gdzie są groby wielkich ludzi. A wiara, cnota i nadzieja odlatują w inne czasy. Piękność, sztuka i poezja nie mają żadnego powabu. Umiejętność służy tylko wygodzie i potrzebom, a nie istotnej prawdzie. Literatura stroi się kradzionymi wdziękami i cudzą wzbogaca, a raczej ubożeje i ścizną. Jednym słowem, w takim umyśle jest obłąkanie. Biada ludziom, którzy ku tej przychodzą niepamięci. Straciwszy sprzed oczu obraz przeszłych czasów, zarówno i tego nie postrzegają, co się koło nich dzieje. Samych siebie nie znają. Są tylko przedmiotem rozumienia i znawstwa dla drugich. To jest istota diagnozy, jaką stawia Mochnacki społeczeństwu polskiemu. I wzywa do tego, to jest najważniejsze hasło całej jego twórczości, żebyśmy odzyskali kontrolę nad własnym losem. Do tego, żeby odzyskać kontrolę nad własnym losem, musimy poznać samych siebie. Musimy sobie najpierw samych siebie przypomnieć. Skąd taka, powiedziałbym, taki wybór, taki patos przywiązany do znaczenia walki o odzyskanie samosprawczości przez naród polski. No, przypomnijmy miejsce i rok urodzenia Mochnackiego. Urodził się w roku 1803 w Bojańcu. To jest pół drogi między Sokalem a Żółkwią. Wymieniam te bardziej znane historyczne miejscowości. Sokal, przypomnijmy, Jan Kochanowski poświęcił swoją fraszkę na sokalskie groby. Fraszka, ale w istocie bardzo piękny, patriotyczny wiersz ku czci bohaterów, którzy pod Sokalem padli na początku XVI wieku, broniąc Rzeczpospolitej przed najazdem tatarskim. A Żółkiew to oczywiście miejsce rodowe i miejsce pochówku także bezgłowego ciała hetmana żółkiewskiego, którego grób wdowa, prababka podobnie jak żółkiewski pradziadek Jana Sobieskiego, ufundowała w Żółkwi i ten grób do dziś tam stoi w kolegiacie żółkiewskiej z napisem: z prochów moich kości powstanie Mściciel. I to oczywiście powszechnie jest interpretowane jako spełniona przepowiednia właśnie w postaci prawnuka, czyli Sobieskiego, który pod Wiedniem, Chocimiem, a potem pod Wiedniem pomści śmierć swojego wielkiego przodka w bitwie pod Cecorą. To są ważne miejsca na mapie historycznej pamięci Polaków, tych z roku 1803. Wtedy Polacy pamiętali, co to jest Sokal i co to jest Żółkiew. Ci, którzy byli Polakami. Było ich dość dużo. Było ich co najmniej kilkaset tysięcy takich świadomych Polaków wtedy. Pomimo, że państwo polskie nie istniało już od 8 lat na mapie. Było po rozbiorach. Ale pomimo tego szoku rozbiorów nie było poczucia
kapitulacji, zgody na te rozbiory. Jak wiadomo, od razu zaczęły się konspiracje, zaczęła się epopeja legionowa. Ledwie wysechł atrament na ostatecznej konwencji rozbiorowej w Petersburgu podpisanej, a już żołnierze Dąbrowskiego śpiewali nową pieśń Jeszcze Polska nie zginęła w Reggio nell'Emilia. Te doświadczenia pokolenia Mochnackiego są uzupełnione wkrótce czymś, co można nazwać nadziejami na pomoc z Zachodu. Oczywiście Mochnacki urodził się w Galicji, w sensie państwowym, pod zaborem austriackim i tam w roku 1809 dociera Wojsko Księstwa Warszawskiego, dwa lata wcześniej utworzonego przez Napoleona na skrawku ziem Rzeczpospolitej, i to wojsko pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego przynosi nadzieję, że zostanie odbudowana Rzeczpospolita. W Żółkwi jest Wojsko Polskie i to jest pierwsze wspomnienie publiczne Mochnackiego, młodziutkiego, sześcioletniego chłopca. Jest świadkiem składania publicznej przysięgi na wierność nowemu panu Napoleonowi. No bo to Napoleon przywróci nam, prawda, niepodległość, wszystko dla nas i za nas zrobi cesarz Francuzów. Ojciec, który był prawnikiem, jedzie w delegacji szlachty galicyjskiej, tej galicyjskiej w ogóle, do Schönbrunnu, gdzie Napoleon właśnie po zdobyciu Wiednia stacjonuje i tam składa prośbę o dołączenie Galicji do Księstwa Warszawskiego. I Napoleon odpowiada w sposób, który zapisał ojciec Mochnackiego. Napoleon mówi: nie, Polska zawsze będzie, była i jest przeszkodą w naszych dobrych stosunkach z Rosją. Ja rozumiem Rosję, ja teraz trawestuję słowa Napoleona, ale bardzo wiernie. Ja rozumiem Rosję, że Rosja nigdy nie zechce wypuścić Polski z rąk. Bo to jest geopolitycznie najważniejsza rzecz dla Rosji, utrzymać panowanie nad Polską. Dlatego ja nie będę ryzykował żadnego konfliktu z Rosją w sprawie Polski. Nie odbuduję Polski. Żółkiew nie będzie w Polsce. I rzeczywiście wojska musiały się cofnąć. Tylko skromny kawałek zachodni, skrawek Galicji został dołączony do Księstwa Warszawskiego, które nadal Księstwem Warszawskim się nazywało. Jak wiadomo, kilka lat później Napoleon podjął to ryzyko, spróbował i przegrał. I po tej porażce, a raczej po tej wielkiej klęsce, następuje dopiero coś w rodzaju odreagowania tragedii rozbiorów. Jakby poczucie, no jednak się nie da, jednak musimy pogodzić się ze stanem, w którym nie będzie niepodległej Polski. Próbowaliśmy 20 lat właściwie przez ten czas po zaborach, próbowaliśmy legiony, konspiracje, później wspólnie z Napoleonem na Moskwę wyprawa i wszystko na nic. I wtedy ci właśnie sami generałowie, którzy tak bohatersko dowodzili w wojskach legionowych, generał Dąbrowski, Kozietulski, kapitan czy inni opisani wspaniale w książce Mariana Brandysa Koniec świata szwoleżerów, zachęcam, to jedna z najmądrzejszych książek o polskiej historii. Oni w ogromnej większości, a właściwie wszyscy dochodzą do wniosku, no myśmy zrobili swoje, walczyliśmy o niepodległość, ale skoro nawet Napoleonowi nie udało się, to już pogódźmy się z tym. Pogódźmy się z tym, co nam daje zwycięzca, czyli Rosja w tym przypadku. A Rosja dała, przywróciła Królestwo Polskie, nazywało się to państewko, tyle tylko, że było to małe, kadłubowe państewko bez niepodległości, ale z własnymi instytucjami, fasadowo właściwie całkiem solidna konstrukcja. Tyle tylko, że no, pozbawiona wolności wewnętrznej. Doświadczył tego właśnie młody Maurycy Mochnacki, który przeniósł się wraz z rodzicami, z rodzeństwem do Warszawy w 1819 roku i podjął studia na uniwersytecie, znaczy najpierw, przepraszam, w ostatniej klasie gimnazjum warszawskiego, a później na pierwszym roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. I przystępuje wtedy Mochnacki do takiej młodzieńczej konspiracji, już wtedy istniejące, powstawały te konspiracje, które no jakby wracały do myśli, nam to nie wystarczy, ten skrawek państewka,
którym mamy teoretycznie własną armię, ale pod wielkim księciem Konstantym, mamy własną konstytucję, ale łamaną na rozkaz cara Aleksandra I, mamy wolność prasy, ale de facto cenzura wprowadzana jest znów na rozkaz cara i jego brata, wielkiego księcia Konstantego oraz nadzorcę, czyli Mikołaja Nowosilcowa. No i tak rodzi się właśnie ta konspiracja niepodległościowa, do której przystępuje 19-letni Mochnacki, Związek Wolnych Braci Polaków. No jednocześnie, jak to młody człowiek, 19-latek, ostentacyjnie manifestuje swój nonkonformizm, pali tytoń na ulicy. W Warszawie było wtedy około 1000 agentów różnych policji politycznych. Chyba nie było nigdy takiego nasycenia agenturą w historii Warszawy jak wtedy. To trudno sobie wyobrazić, ale to tak jakby dzisiaj było 20 tysięcy agentów policji, tajnych agentów policji w Warszawie. Nie wiem, chyba tyle jednak nie ma. Nie wiem, czy w PRL-u było tylu, no trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie wysokie było nasycenie tymi agentami. Oprócz tego istnieli tak zwani komisarze oficjalnie działający przy każdej stacji, gdzie mieszkali studenci, młodzi ludzie, uczniowie wyższych klas gimnazjum, żeby nadzorować ich obyczajność. I właśnie widząc na ulicy palącego tytoń Mochnackiego, taki właśnie komisarz go zaatakował, na co odpowiedział mu Mochnacki z policzkowaniem i trafił do więzienia do Karmelitów. To był listopad roku 1823, kiedy jednocześnie senator Nowosilcow w Wilnie rozpoczyna swój wielki spektakl w postaci aresztowania, a następnie procesu Filomatów, Mickiewicza i jego towarzyszy. Nowosilcow chce przekonać cara, że Polska jest ogarnięta wielkim spiskiem niepodległościowym i trzeba jak najszybciej no, zabrać nawet te instytucje fasadowe, które były w Królestwie Polskim, resztki odrębności Polski. I częścią tego jest właśnie, odpryskiem tego jest właśnie to, co stało się z Mochnackim. Mochnacki w dodatku zostaje obciążony przez kogoś, kto faktycznie był odpowiedzialny za największą wsypę, mówiąc językiem konspiratorów, w przedpowstaniowych konspiracjach. Był to Wiktor Heldman. W czasach późniejszych i, że tak powiem, w socjalistycznej wizji historii Polski stał się świętym, ponieważ był twórcą Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, bardzo ważnej organizacji takiej lewicowej na emigracji. Ale to Heldman wydał około 200 osób wtedy właśnie, między innymi Mochnackiego, jako no, członka tych konspiracji. To razem połączone zagroziło, powiedziałbym, końcem możliwości życiowych dla 19-letniego chłopca, który reaguje jako człowiek inteligentny, ale jednocześnie zastraszony, pisząc istotnie w styczniu roku 1824 roku memoriał w więzieniu, w którym obciąża dwóch profesorów, którzy już byli zmarli, dwóch profesorów, którzy byli na emigracji i profesora chemii, który prawdopodobnie no, nie mógł być ścigany, pociągany do odpowiedzialności za nieprawomyślną naukę, ponieważ zajmował się zasadniczo chemią. Oraz obszernie rzeczywiście napisał w duchu, który można odczytywać jako duch serio lub duch ironiczny, zły wpływ literatury zagranicznej na obyczaje w Polsce. Machiavellego obciążał między innymi różnych myślicieli zachodnich aż do XIX wieku. Taki memoriał powstał rzeczywiście w więzieniu i zobowiązał się w nim w dodatku Mochnacki, że zostanie księdzem albo cenzorem, jak go wypuszczą. Szukał rozpaczliwie drogi do wyjścia z więzienia i otrzymał tę drogę, to znaczy wypuszczono go z więzienia, ani księdzem jeszcze wtedy nie został, ani cenzorem jeszcze wtedy nie został. Księdzem nie został nigdy, cenzorem owszem będzie przez pół roku. Ale ten epizod, w którym istotnie jako historyk mogę potwierdzić, nikomu Mochnacki nie zaszkodził, świadomie unikając wskazywania nazwisk, które mogły istotnie wskazać osoby, których życie, kariera mogły być złamane przez taką denuncjację. Zostawił ślad Mochnacki, do którego jego wrogowie potem, a będzie miał ich pełno ze względu na swoją odwagę cywilną, będą odwoływali się, żeby go kompromitować. Tak jak zapewne, przepraszam, to są nieporównywalne przykłady, ale korzystając ze świeżo przywołanego kazusu Jana Pawła II, no
jak ktoś chce, może próbować szukać w życiorysie Karola Wojtyły jako biskupa krakowskiego śladów zaniedbań w sprawie widzianych z perspektywy XXI wieku przestępstw drapieżców seksualnych. To oczywiście daleko kulawe, niedobre porównanie, ale po prostu mówię o tym, że przy złej woli można w życiorysie niemal każdego z nas znaleźć elementy, z których nie jesteśmy dumni. Mochnacki na pewno z tego memoriału nie był dumny. Co jednak dalej robił Mochnacki? No dalej zajmował się, nie mógł wrócić na studia, nie mógł kontynuować studiów, to była już droga zamknięta dla niego, z prasą. Zaczyna być szybko dostrzeganym największym talentem dziennikarskim tego czasu. Pisuje, no bo może pisać na początku tylko to, w takim czasopiśmie Isis Polska, które zajmuje się gospodarstwem krajowym, więc pisze tam o takie notatki o najnowszych narzędziach rolniczych, o sposobach nawożenia, no zupełnie apolityczne teksty. Ale potem pojawia się Gazeta Polska, bardzo ważny tytuł i z nim nawiązuje współpracę Mochnacki. Pisuje do niego niezwykle ważne teksty poświęcone właśnie literaturze romantycznej, która wchodzi. On sprzyja debiutowi Mickiewicza, Malczewskiego na scenie warszawskiej, literackiej, w walce z klasykami. Do czego to romantyczne, że tak powiem, zapalenie było potrzebne Mochnackiemu w jego publicystyce? Otóż do walki z tym pokoleniem, jakich nazywał Mochnacki, politycznych inwalidów. Tak nazywał tych bohaterów napoleońskich, którzy pogodzili się z niewolą. Ich istotę, ich stanowiska wyrażały najsilniej może, pozwolę sobie jednak na jeden krótki cytat, słowa Kajetana Koźmiana, to był taki wódz klasyków i jednocześnie senator królestwa, który Mickiewicza nienawidził, nazywał go smorgońskim niedźwiedziem. Pisał tak w swoim wierszyku Kajetan Koźmian. Czołem bije fortuno przed twoim ołtarzem, że mnie w skromnej mizerności zatrzymujesz stanie. Jestem małą istotą, lecz nie jestem niczem. Czym byłem i co miałem, niech mi to zostanie. A więc zadowalajmy się malutkim tym, co mamy. No Rosja dała nam no to małe państewko, które nie jest Polską, jest nim pełno agentów, ale może nam to zabrać, więc cieszmy się tym, co mamy, nie róbmy nic więcej. W innym miejscu Koźmian powiedział, warunkiem bytu Polski jest roztropna uległość. Myślę, że to są słowa, które jako pozytywny program otwarcie mogłaby Platforma Obywatelska ogłosić. Warunkiem Polski, bytu Polski jest roztropna uległość. Jeszcze lepiej sformułował to minister spraw wewnętrznych. Jego pałac zresztą był siedzibą no, najcięższego więzienia w Warszawie w czasach PRL. Tadeusz Mostowski mówił tak, róbmy to, co nam wolno robić. Krótko, prawda? Tyle. I z tym walczył, to próbował przełamać swoją publicystyką pod cenzurą, a więc zajmując się literaturą Mochnacki. Ale sięgnął także po pióro wybiegające poza zasięg cenzury, czyli kolportując przepisywany wielokrotnie tekst, który zrobił rzeczywiście ogromną karierę w czasie sądu sejmowego nad członkami Towarzystwa Patriotycznego, aresztowanymi po 1825 roku. Sąd sejmowy miał ich sądzić. I żeby wpłynąć na opinię publiczną, a ta wpłynęła na sędziów sądu sejmowego, Mochnacki napisał niezwykle przekonującym właśnie takim stylem, którego próbkę dałem Państwu, tekst pod tytułem Głos obywatela kraju, z krajów zabranych z okazji sądu sejmowego. I tam przypomniał, że to, co mamy tutaj, z czego tak się cieszy Koźmian, to nie jest cała Polska, to jest skrawek Polski. Bo co to jest? To jest Warszawa. Z całym szacunkiem dla Warszawy, Radomia i Kielc. To nie jest jeszcze cała Polska. Jest jeszcze gdzieś Kraków, poza tą niby Polską. Lwów, Wilno, Grodno. To razem dopiero jest Polska. I to przypomniał Mochnacki z całą siłą swojego talentu literackiego, opinii publicznej w roku 1828. To pismo wywarło ogromne wrażenie. Ale Mochnacki przystępuje wtedy właśnie zaraz, na początku 1829, do sprzysiężenia podchorążych, sprzysiężenia Piotra Wysockiego, jako twórca cywilnej części tego spisku. I żeby skrócić, bo już dosłownie chyba 3 minuty Państwu tylko zajmę, Mochnacki
rzeczywiście na czele tej cywilnej organizacji pobudzić stara się mieszkańców Warszawy do udziału w powstaniu 29 listopada na rynku Starego Miasta z bębnem. Nie był dużej postury, nie miał dużej siły, był niski, wątły, ale walił w ten bęben i próbował budzić mieszkańców Starego Miasta do walki o niepodległość Polski. Przeraziło go nie to, że nie od razu zdobyliśmy niepodległość 29 listopada, ale to, że od razu organizatorzy spisku oddali w ręce władzę, w ręce tych, którzy nie chcieli powstania, którzy nie chcieli niepodległość, w ręce takich jak Koźmian. Tu jest właśnie początek tej nienawiści do Mochnackiego. Bo Mochnacki zwrócił uwagę, zaczęliśmy rewolucję, walczymy o niepodległość, ale teraz sami oddajemy w ręce władzę, instytucje władzy, w ręce tych, którzy nie chcą niepodległości, którzy chcą kompromisu z Rosją, z tym, który nas zniewala. Bardzo często mamy takie wrażenie, że tak się dzieje nawet po roku 2015, że część instytucji naszego państwa dalej jest jakby w rękach tych, którzy nie bardzo chcą niepodległości Polski, którzy chcą kontynuować ten okres półniepodległości, bo jest im z tym wygodnie. I z tym walczył Mochnacki z całą swoją furią, pasją, odwagą cywilną, wzywając do zerwania wszelkich rozmów z Radą Administracyjną i nie oddawania w jej Radą Administracyjną, czyli rządem Królestwa Polskiego, nie oddawania w jej ręce władzy. Ale został przegłosowany. Udało mu się tylko doprowadzić do utworzenia Towarzystwa Patriotycznego, klubu, który miał mobilizować opinię publiczną właśnie w takim duchu radykalizującym powstanie. Staje się tak znienawidzony, no bo wszyscy mówią, nie, no tam w Radzie Administracyjnej są nasi starzy bohaterowie, ci, którzy pod Napoleonem walczyli, no nie możemy takich ludzi, prawda, bohaterów sprzed lat 30 pominąć teraz. I to właśnie sprawia, że Mochnacki musi się ukrywać, bo wtedy by go rozszarpano na strzępy, opinia tak zwana patriotyczna by go rozszarpała na strzępy. I wtedy właśnie zaczyna być wyciągany przeciwko niemu memoriał sprzed lat 7. I to oskarżenie, że to jest człowiek podejrzany, nie ufajcie jego wezwaniom do radykalizmu. Kiedy władza zostaje oddana w ręce dyktatora Chłopickiego, który ze wszystkich sił chce porozumieć się z carem, który nie chce przygotować w ogóle armii księstwa, przepraszam, Królestwa Polskiego do walki z carem, tylko siedzi z założonymi rękami i czeka na amnestię z rąk cara, wtedy Mochnacki znów próbuje przeciwko Chłopickiemu mobilizować opinię. Przegrywa jeszcze sromotniej. Wtedy właśnie zagrożony bezpośrednio zgłasza się na ochotnika do wojska i walczy już, wykazując się odwagą nie cywilną, ale militarną, pod Wawrem, gdzie został ranny 8 lutego, całą kampanię aż do tragicznej bitwy pod Ostrołęką w maju 1831 roku, gdzie czterokrotnie ranny nie mógł już dalej brać udziału w walce. I wtedy wraca na scenę powstania listopadowego, gdzie już, jak wiadomo, jego szanse zostały w dużym stopniu pogrzebane wcześniej, ale próbuje jeszcze radykalizować, wzmocnić ten ogień walki bez większego rezultatu. Ponieważ obiecałem skończyć, powiem tylko, że przechodzi dalej wraz z powstaniem z jego liderami na emigrację i tam to, co najważniejsze, to jego publicystyka w Pamiętniku Emigracji Polskiej, zawierająca najważniejsze teksty, jakie napisano w języku polskim na temat Rosji. Analiza imperializmu rosyjskiego, jaką sporządził Mochnacki w swoich artykułach w roku 1830, drugim i trzecim w Pamiętniku Emigracji Polskiej, jest nieprześcigniona przez nikogo później. Nie ma czasu, żeby cytować. A więc jako analityk imperializmu rosyjskiego okazał Mochnacki niezrównaną przenikliwość do dnia dzisiejszego. Ale także jako analityk znaczenia kwestii rusińskiej, czyli ukraińskiej. I tutaj jeden tylko cytat już na sam koniec chciałem Państwu przytoczyć. W Pamiętniku Emigracji Polskiej pisał Mochnacki: jeśli Rosja lub Austria zdołają przeciągnąć Rusinów na swoją stronę, jeśli któryś z tych krajów wypolszczy Ruś, wówczas Polska
nie będzie mogła stanąć już o własnych siłach. Albo nie masz polityki polskiej, albo jest ona cała w tym wielkim i niezmierzonym przedmiocie. Walka o Ukrainę, czy ona będzie z nami, przy nas, zgodnie z tradycjami Rzeczpospolitej, czy zostanie przechwycona przez Rosję albo przez Niemcy, w sensie Austria, to jest kwestia kluczowa dla naszej niepodległości. Nikt z taką siłą jak Mochnacki nie dostrzegł tego zagadnienia, wagi tego zagadnienia. I wreszcie ostatnia jego, można powiedzieć, mająca charakter testamentu, część spuścizny, czyli Powstanie Narodu Polskiego. To jest jakby niedokończona historia Powstania Listopadowego, ale wrócę do samego tytułu, Powstanie Narodu Polskiego. Ono streszcza istotę tego, o co chodzi Mochnackiemu, żeby naród polski powstał, żeby nie siedział czekając biernie na swoją śmierć ze starości, z niepamięci, z Alzheimera, którego szczepią sąsiedzi, ale żeby polski naród powstał. Ta pasja zżerała go do końca, zżerała go jednocześnie gruźlica, ale stopień intensywności tego romansu, jak mówił o sobie, romansem mego życia była Polska i rzeczywiście to był jedyny romans jego życia. Kiedy już umierał na gruźlicę, umarł w grudniu roku 1834, w listopadzie przygotował dwa swoje olbrzymie memoriały na nowo, jakby analizujące możliwości podniesienia sprawy polskiej w oparciu o silną władzę, o władzę dyktatorską, którą wierzył, że może teraz, może książę Adam Jerzy Czartoryski przejmie tę pałeczkę. Nie chodzi o same rozwiązania szczegółowe, w których Mochnacki mógł się mylić, ale ta pasja, z jaką wzywał naród polski do powstania, powstania z niepamięci i powstania z niewoli, wydaje mi się czynić go najwłaściwszym patronem naszych działań, a pasja, z jaką wrogowie polskiej pamięci, z jaką wrogowie polskiego powstania, polskiej niepodległości opluwają, szczują przy pomocy manipulacji i dezinformacji pamięć o Mochnackim, żeby pokazać go jako małego kolaboranta, zasługuje także na przypomnienie go w charakterze przypisu do referatu pani dr Hajdasz. Dziękuję bardzo.